Czy naprawdę trzeba zmieniać swoją przeszłość? Materiał z kanału Swaru Official, opublikowany 9 maja 2023 roku. Witajcie, dziękuję za dołączenie do mnie w moich filmach. Bardzo to doceniam. Jestem Marii Swaru. Zamiast poświęcać cały film na analizę i wyrażenie mojej opinii na temat opublikowanego ostatnio artykułu Swaru z Erry Jak zmienić swoją przeszłość, wolę raczej przedstawić swój własny punkt widzenia na ten temat. Wiem, że niektóre moje stwierdzenia mogą pokrywać się z koncepcjami Swaru, ale wiele innych nie. Mam także inne ogólne spojrzenie na ten temat, zwłaszcza na temat postawy, jaką powinniśmy przyjąć wobec tych spraw w naszym życiu, które już się wydarzyły. Wszyscy chcielibyśmy zmienić przynajmniej coś w naszej przeszłości, bez względu na to, jak dobrze żyliśmy. Jednak możemy również zaakceptować swoją przeszłość taką, jaką była, i tą dobrą, i tą złą, ponieważ bez niej nie bylibyśmy tymi ludźmi, którymi jesteśmy dzisiaj. Wydarzenia z naszej przeszłości kształtują to, kim jesteśmy dzisiaj, nie tylko poprzez umieszczenie nas w okolicznościach i na linii wydarzeń, które doprowadziły nas do miejsca, w którym jesteśmy teraz, ale także poprzez cały bagaż doświadczeń, które dają nam możliwość interpretowania bieżących wydarzeń i nadawania wartości wszystkiemu, czym jesteśmy, co mamy i co cenimy w naszym życiu. Następnie dochodzimy do wdzięczności, gdzie powinniśmy skupić się na tym, co mamy i być za to wdzięczni. Prosty fakt, że możemy mieć dach nad głową, jedzenie na stole i stół, na którym można to jedzenie postawić, wystarczy, aby być wdzięcznym. Jeśli skupimy się na tym, czego nie mamy, pełni żalu, nigdy nie będziemy szczęśliwi z powodu tego, co już posiadamy i nie będziemy umieli cieszyć się z tego, czego chcemy, ale czego jeszcze nie mamy, ponieważ zawsze będziemy skupieni tylko na tym, czego nam brakuje. I to jest oczywiście podstawą całej mentalności braku, gdzie bez względu na to, co posiadamy, zawsze będziemy czuć się tak, jakbyśmy ciągle potrzebowali więcej. Innym wariantem mentalności braku jest poczucie, że cokolwiek mamy, jest bezwartościowe tylko dlatego, że jest nasze. I jesteśmy w stanie dostrzec wartość danej rzeczy dopiero wtedy, gdy ją z jakiegoś powodu stracimy, ponieważ wtedy nie jest ona już dłużej nasza. Zjawisko to jest również efektem ubocznym niskiej samooceny. Oczywiście wszystko to ma miejsce wtedy, gdy dany człowiek skupia się na tym, co posiada, a nie na tym, kim lub czym jest, co przypomina nam, że gdy kończy się nasze życie, wszystko, co materialne, pozostaje w świecie materialnym. I jedyną rzeczą, która ma znaczenie, jest to, czego nauczyliśmy się w trakcie tego życia, a nie bogactwo i przedmioty, które udało się nam zgromadzić. Tak więc liczy się doświadczenie, to, czego się nauczyliśmy, co robimy i co osiągamy dzięki naszym wartościom, a nie to, co posiadamy. Liczy się to, kim jesteśmy w czasie naszego życia, a nie to, co udało się nam zgromadzić. Wracając do zmieniania naszej przeszłości, liczy się nastawienie, jakie zdecydujemy się mieć wobec tej przeszłości. Możemy więc zwracać uwagę na dobre rzeczy, których nauczyliśmy się z naszych przeszłych doświadczeń i nie skupiać się na zmienianiu czegokolwiek, ponieważ nawet możliwość podróży w czasie do przeszłości w celu zmiany jakiegoś wydarzenia może rzeczywiście je zmienić, ale tylko dla tej konkretnej linii czasu, do której udało nam się przeskoczyć. Ale w swoim umyśle nadal będziemy pamiętać inną przeszłość i że jesteśmy podróżnikami w czasie, którzy wrócili, aby zapobiec temu, co się wydarzyło. Oznacza to, że zawsze będziemy na swojej osobistej linii czasu i bez względu na to, co zrobimy, nigdy tak naprawdę nie zmienimy swojej przeszłości. Czas nie jest tylko jedną linią, nie jest liniowy. Za każdym razem, gdy podejmujesz jakąś decyzję, tworzysz inną linię czasu
I obejmuje to również podróże w czasie, kiedy cofasz się, aby coś zmienić lub zapobiec niechcianemu wydarzeniu. Ponieważ nawet jeśli podróżnikowi w czasie to się uda, stworzy on kolejną alternatywną linię czasu, ale nie zmieni tego, co wydarzyło się w tej linii, z której przybył. W tajgetańskim rozumieniu czasu i podróży w czasie czas nie jest czymś konkretnym. Jest on percepcją wynikającą ze świadomości i z aktu bycia świadomym. Tak więc dla każdego punktu uwagi świadomości istnieje osobna linia czasu, ponieważ każdy punkt uwagi to istota z duszą o silnym połączeniu ze źródłem. Cofnięcie się w czasie w celu zmiany wydarzeń nie może zmienić linii czasu, z której przybył podróżnik i z której pochodziła również decyzja o zmianie tych konkretnych niechcianych wydarzeń, po prostu dlatego, że ta linia wydarzeń lub ta linia czasu nadal istnieje w świadomości i w pamięci samego podróżnika. Obserwator tworzy i zmienia rzeczywistość, którą obserwuje. W tajgetańskim modelu tego, jak działa czas i podróże w czasie, nigdy nie zaistnieją żadne paradoksy. Dane wydarzenie może się zdarzyć tylko raz, co oznacza, że wydarzenia na określonej linii czasu nie mogą zostać zmienione lub zmodyfikowane, ponieważ robiąc to, tworzymy tylko inną, alternatywną wersję oryginalnej linii czasu. Chodzi mi o to, że tak naprawdę nigdy nie możesz zmienić niczego w przeszłości. Tworzysz jedynie alternatywną wersję przeszłości, nie zmieniając tej oryginalnej, z której przychodzi twoja świadomość. Tak więc z mojego punktu widzenia liczy się to, co zrobimy z tymi przeszłymi, dobrymi i złymi doświadczeniami, czego się dzięki nim nauczyliśmy i kim jesteśmy dzięki tej chcianej i niechcianej przeszłości. Liczy się nasze nastawienie do tych doświadczeń, a nie skupianie się na próbie usunięcia tego, czego nie da się usunąć. W moim przypadku, używając siebie jako przykładu, chciałabym cofnąć się w przeszłość do czasu, kiedy miałam 13 lat i chciałabym nie wsiąść do tego statku sama i z niewystarczającym doświadczeniem, ponieważ to spowodowało, że całkowicie się zagubiłam i straciłam możliwość powrotu do mojego pierwotnego świata, a co najgorsze, do mojej matki. I chociaż te wydarzenia są bardzo niefortunne z mojego punktu widzenia lub z jakiegokolwiek innego, to zrozumiałam, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. I jeśli skupisz się na wydarzeniach w ten właśnie sposób, to wszystkie one mają dobry powód, aby się dziać. Ważne jest więc nasze ogólne nastawienie wobec życia. Zauważyłam także, że wydarzenia, które spowodowały, że się zgubiłam i ostatecznie doprowadziły mnie tutaj, do obecnej linii czasu, miały miejsce, gdy miałam 13 lat. Ciekawe jest, że większość swarunianek traci matkę w wieku 13 lat. Większość z nich, nie wszystkie. Na przykład Atena wciąż jest w kontakcie ze swoją matką, nie straciła jej. A matka małej Sofii zginęła, gdy ta miała 7 lat, tuż przed tym, zanim mała Sofia przybyła na ten statek. W moim przypadku te niefortunne wydarzenia, które doprowadziły mnie do zagubienia się i ostatecznie do dotarcia tutaj, sprawiły, że zyskałam wielu przyjaciół i rodzinę wśród Tajgetan, w tym Atenę i Sofię, a także zainicjowały łańcuch wydarzeń, które sprawiły, że poczułam potrzebę uruchomienia tego bezpośredniego systemu komunikacji z wami wszystkimi, tego kanału YouTube. Wszystko to utworzyło łańcuch wydarzeń, który, jak widzę, przyniesie nam wszystkim dobre rzeczy, nawet jeśli rozpoczął się on od niefortunnego wypadku. Niemniej jednak rozumiem punkt widzenia Swaru na temat zmieniania przeszłości w swoim umyśle, nawet jeśli byłoby to ważne tylko dla ciebie i jako mechanizm radzenia sobie z rzeczywistością. Problem, jaki widzę w jej systemie, polega na tym, że nawet jeśli używasz swojej wyobraźni jako potężnego narzędzia twórczego i ukierunkowującego, to wciąż jesteś świadomy, że jest to wyobraźnia, bez względu na to, jak bardzo chcesz wierzyć, że tak nie jest.
I bez względu na to, jak mocno chcesz wierzyć, że to, co sobie wyobrażasz, jest Twoją prawdziwą przeszłością lub jej prawdziwą, alternatywną wersją. Dzieje się tak, ponieważ masz do czynienia z nieświadomym umysłem. I to stamtąd manifestujesz swoją rzeczywistość i wszystko, co się w niej znajduje, okoliczności i wszystko inne. Pamiętaj, manifestujesz to, czym jesteś, a nie to, czego chcesz. Uważam więc, że jej system ma ograniczone zastosowanie, a to, jak skuteczny może być, będzie zależało od każdej jednostki. Jednak wciąż jest to przydatne narzędzie. Wkrótce podzielę się z Wami innym sposobem radzenia sobie z problemami życiowymi, który moim zdaniem jest o wiele skuteczniejszy, zwłaszcza gdy jest używany w połączeniu z koncepcją zmiany swojej przeszłości opisaną przez Swaruserry. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmu. Bardzo to doceniam. Kocham Was wszystkich i dziękuję za wspieranie mnie w tym moim projekcie bezpośredniej komunikacji. Jestem bardzo wdzięczna za to, że oglądacie i subskrybujecie mój kanał. Dbajcie o siebie i mam nadzieję, że spotkamy się tu następnym razem. Z wielką miłością, Marie Swaru. Tłumaczyła Agnieszka. Czytała Kasia. Zrealizowano dla kanału Agencja Kosmiczna.